Cześć jeszcze raz. Siema, siema. Miło poznać w końcu na tego. Mnie też również miło. W rzeczywistości. Kim jesteś? Bo nie wszyscy wiedzą, kim jesteś, jak się nazywasz, czym się zajmujesz. No ja się nazywam Elpro. Robię muzykę, jestem producentem muzycznym, teraz już jestem raperem, wykręcę teledyski. Także można powiedzieć, że zajmuję się tymi rzeczami. Muzyką. No i teraz zaczynam trenować ostro, no nie? A jak długo zajmujesz się muzyką? Muzyką się zajmuję od 2006 roku. Rozumiem, i co, w 2006 roku zacząłeś... Bity robić. Wiesz co, bo w 2005 roku po prostu zaczynałem freestylować. Wiesz co, to znaczy freestylujesz, tak? No, a potem zacząłem... A jak jest z twoim freestylem? Potrafisz freestylować? Wiesz co, powiem ci tak. Coś tam jakbym może potrenował teraz, to może bym wrócił do formy. W 2005 roku jeździłem na bitwy, a potem zacząłem sobie po cichu nagrywać, no nie? Czyli brakowało mi bitów po prostu, no nie? No to rozumiem. Czyli zacząłeś... Zacząłem robić, wiesz, bity, no nie? I wiesz, w pewnym momencie po prostu ludzie mi zaczęli mówić, ty... W jaki sposób zacząłeś robić bity? Całkowicie to robiłem, wiesz, w domu, no nie? W domu, czyli komputer, jakieś programy, tak? Tak. Wszystko praktycznie na komputerze. Nawet do dzisiaj powiem ci, że robię większość rzeczy robię na komputerze, co nie? Że nie robię takiego czegoś, że jakiś używam zewnętrznych sprzętów typu AKI czy coś w tym stylu. A posiadasz? Nie. Nie posiadasz. No, powiem ci tak, że miałem kilka takich podejść, że wiesz, do tych maszynek takich różnych i w ogóle. Ale mi zajmuje zrobienie czegoś więcej czasu mi zajmuje zrobienie czegoś na tej maszynce niż na komputerze, bo wiesz, jak zacząłem robić na komputerze, to praktycznie wszystko, co sobie wyobrażę, potrafię zrobić, nie wiem, no od razu. A to jest tak, jakbym musiał się od nowa uczyć jeździć samochodem, no nie? No, rozumiem. Czyli w tym czasie od tego 2006 roku, dobrze pamiętam, zacząłeś robić to już profesjonalnie, czyli dla... Po pół roku. Powiem ci, że pół roku. U mnie to bardzo szybko poszło, bo ja zacząłem robić bity w lutym 2006 roku, a już praktycznie w październiku 2006 roku miałem kawałek z Tedem, no nie? Pod pseudonimem Ted. Tak, dokładnie, no. I to był twój pierwszy taki artysta, którego dość znałem. No tak, dokładnie. I po pół roku już byłem wytwórni wielkiej owce, nie następnym, co nie? Czyli od... Już osiągałeś kolejne sukcesy. Tak, czyli praktycznie rok od momentu, kiedy zrobiłem właśnie pierwszy bit, no nie, już byłem wytwórni wielkiej owce, no nie? Na tej zasadzie u Tedego, co nie? Bardzo dużo słyniesz z tego, że robiłeś też muzykę najprawdopodobniej dla jednego z twórców, który na YouTubie jest przodkiem. Mam tu na myśli Kamerzystę albo Kubańczyka. Jak to jest? Robiłeś dla nich muzykę? Bo Kubańczyk u mnie nagrywał na tej zasadzie. Było takie coś, że jak znalazł, że poznałem Kubańczyka, jak miał 500 subów na tej zasadzie. Rozumiem, czyli on u ciebie nagrywał, miał swój beat, czy ty robisz dla niego beat? Nie, on sobie kupował bity z internetu. No nie? Czyli on miał beat, miał swój wokal i chciał to połączyć, żebyś ty mu to... Znaczy no po prostu przychodził do mnie, bo mniej więcej sytuacja była taka, że po prostu poznałem tego chłopaka, puścił mi tam jakiś swój kawałek, jeszcze jak sam nagrywał, tam bardzo miał subów, miał i w ogóle. Mówił mi o mnie, że kiedyś słuchał moich kawałków z Hadą, że byłem jego idolem i w ogóle na tej zasadzie. No to go zaprosiłem do siebie do studia i przez 2 lata współpracowaliśmy. Wiesz, on przynosił sobie beat na tej zasadzie, wiesz, jakieś tam instrumentalne z internetu, że nie wiem, czy je kupował, czy nie kupował. Po prostu i wiesz, i nagrywaliśmy u mnie. Wiesz, doradzałem mu, jak to nagrywać, wiesz, co chodzi. Jak, wiesz, ogólnie było takie coś, na przykład, że on nagrywał, wiesz, na jeden ślad, czy coś w tym stylu, czy na kilka śladów, ale to było źle porobione. Postaw, jakby go kreowałem. Nawet jak można sprawdzić jakieś kawałki, które robił jeszcze zanim, wiesz, jak już był u mnie, to już była zupełnie inna piła. No i z Kamerzystą, no rzeczywiście. Czyli tak, jego pierwsze kroki muzyczne zaczynał stąpać z tobą. Pierwsze tak? Kroki zaczął robić sam na tej zasadzie, ale miał bardzo mało subów, słabo to wszystko brzmiało. Jako słabe prostu, social media i... Dokładnie. Ja po prostu go wyjąłem, można powiedzieć, dosłownie z garażu, on wie, o co chodzi na tej zasadzie. I tak samo z Kamerzystą. Kamerzysta no dobrze, a wróćmy jeszcze do Kubańczyka. No. Nagrywałeś z Kubańczykiem i co się stało, że ta współpraca wasza się rozwiązała? Z Kubańczykiem. Bardzo prosto się ta nasza współpraca, że tak powiem, zakończyła. Nie dość, że nagrywał u mnie, to jeszcze robiliśmy teledyski i wiesz, i był taki pewien okres, że jak wyszedł kawałek Lady Bang, no nie, no to Kuba się dosyć mocno zmienił, wiesz, zchodzi. Zaczął mieć takie bardzo duże, że tak powiem, parcie na fame i w ogóle. No i nasze trochę relacje się zaczęły psuć przez to, na przykład, że potrafił odebrać... Przepraszam. Parcie na fame, chodzi tutaj o to, że chciał, żeby jego muzyka była promowana, czy on chciał, bo parcie na fame to jest takim... Określeniem bardzo ogólnym. Chodzi o to, że był bardzo zaskoczony tym, że jak siadł pierwszy kawałek Lady Bang, wiesz co, na tej zasadzie, i miał tam świetnie, bo wiesz, trochę wsparto rapowy Kamil, to nagle się zdziwił, że jak chwilę później wypuściliśmy kawałek Pegas, to jednak nie miał z powrotem milionowych świetnie, wiesz co chodzi, na tej zasadzie i wiesz, no i po prostu to była normalna rzecz, że tak powiem, że to musiało wszystko trwać, no nie? I wpadł w taką stagnację, że tak powiem, wyświetleniową, co nie, że nie przychodziło to powyżej pewnego pułapu, ale i tak uważam, że nie było słabo, bo ten gościu miał ponad 10 tysięcy subów na YouTubie, wiesz co chodzi, na tej zasadzie, czyli mógł normalnie dalej kroczyć tą drogą, którą kroczył, no nie, wiesz co chodzi. Ja w międzyczasie po prostu, właśnie moja wytwórnia się miała zajmować i teraz będzie się zajmowała dalej tym, łowieniem właśnie takich młodych talentów na tej zasadzie.
ja tam trochę talentu zauważyłem właśnie w tym. I po prostu pojechałem do nich na spotkanie. Czyli teraz poruszasz drugą kwestię. Kamerzystą z kamerzystą rozpoczęłeś jakąkolwiek współpracę poprzez Kubańczyka. Nie, to nie, nie, nie. Było takie coś, że Olejnik do mnie zadzwonił, że oni chcą robić jakiś kawałek disco polo. A wiesz, no pojechałem do nich na spotkanie i praktycznie minutę przestawiłem, wiesz, kamerzystę na robienie rapu. Czyli kamerzysta i Kubańczyk był w tym samym, na tym samym spotkaniu, tak? Nie, Kubańczyka wtedy jeszcze nie było. Nie było Kubańczyka. Nie, nie. I z Kubańczykiem jeszcze nie miałeś nic wspólnego, tak? Nie, inaczej ci to wytłumaczę. Czy to jest sytuacja dwutorowa, że... Dwutorowa, pamiętaj, dwutorowa, Młotko. To było takie coś. Ja z Kubańczykiem działałem w Stargardzie. Tam go odkryłem, kumasz, o co chodzi. Rozumiem. A Olejnika poznałem po prostu przez jeden koncert, który był organizowany, a gdzie filmowałem na tej zasadzie. Rozumiem. I chodzi o to, że Olejnik zaczął nagrywać z kamerzystą i do mnie zadzwonił, że słuchaj, oni chcą robić jakiś disco polo, co nie? I ja pojechałem tam do chaty, do nich tam, do Kurzwila i do niego. Wiesz, i przekonałem go bardzo szybko, żeby jednak robić rap, no nie, na tej zasadzie, wiesz, o co chodzi. I jak do mnie zaczął przyjeżdżać kamerzysta właśnie nagrywać, to ja mu opowiadałem po prostu o tym, że wiesz, że mam takiego gościa, Kubańczyka, on jest dobrym chłopakiem, jak będziemy robili, wiesz, o co chodzi, na tej zasadzie, że wiesz, dobrze tam nawija, tam lala, wiesz, co chodzi, już dwa lata tam działamy. I po prostu chodziło o to, że wiesz, że mu normalnie tak otwarcie mówiłem, bez sensu, może za dużo po prostu gadałem, że jest taki gościu, jeszcze tutaj dwa lata, ja od niego bym chciał pierwszego zacząć wytwórnić. W jakiś sposób wybustowałeś Kubańczyka kamerzyście, tak? Wybustowałem i to wyszło na to, że strasznie po prostu, wiesz, o co chodzi, bo prawda jest taka, że kamerzysta i Kubańczyk mieli być artystami u mnie w wytwórni. Takie jest coś. Bo ja mówiłem Łukaszowi jasno, co nie? Że jeżeli robimy wytwórnię, to też bierzemy Kubańczyka, wiesz, to jest w zasadzie. Dlaczego tak się nie stało? No wiesz, to musisz już zadać to pytanie dokładnie najlepiej samemu Łukaszowi. Po prostu było takie, że umówiliśmy się na to, że ja mu robię całą płytę, wiesz co chodzi? No i ja zacząłem robić tą całą płytę i wiesz, on mówi mi, że wyjeżdża gdzieś tam coś tam nagrywać, no nie, na tej zasadzie. Przez 3 tygodnie nie mogłem z nim dopaść kontaktu. No bo Kubańczyk narzekał na duże opóźnienia z twojej strony. No to nie były takie duże opóźnienia, to są wręcz zakomane opóźnienia, bo na przykład mówił, że trzeba... Też kojarzysz, że się przyznałeś na transmisji na żywo o Mateuszego Ferrari, że twoim największym wadą jest to, że jesteś cholernie spóźniarski. Jestem cholernie spóźniarski, ale to jest przez perfekcjonizm, co nie? Na tej zasadzie, to nie jest przez to, że ja na kogoś mam coś, tylko przez to, że ja muszę dopracować pewne rzeczy. Wiesz, jak sobie na przykład zobaczysz jakiś klip Kubańczyka, który robiłem, no nie? To zobaczysz, że to jest, jak to jest klip robiony przez jedną osobę, jest tak starannie robiony, to jest coś, co nie może trwać tydzień, tak, że tak powiem, czy parę dni na tej zasadzie. I wiesz, i on gada rozpowiadał głupoty, że ja pół roku mu się spóźniałem z klipem, a to jest gówno prawda. Ostatnie ujęcia kręciliśmy na przykład w grudniu, a patrzę potem na datę premiery, premiera klipu jest w styczniu, wiesz co. Po prostu chodziło o to, że ja wiesz, ja muszę ciągle coś poprawić, ja muszę coś ciągle, wiesz, nie wszystko elegancko wygląda na tej zasadzie. Tutaj Kubańczyk narzekał na terminy, ty stawiałeś na profesjonalizm. Dokładnie, ja stawiam na profesjonalizm. I u mnie jest tak, że faktycznie jestem taką osobą, że się spóźnię, no nie na tej zasadzie, zawalę termin, ale nikt mi nie... Słaby klip, że dałem mu, wiesz, słaby miks na tej zasadzie i prosta sprawa. A nasza spina, jaką miałem taką z Kubańczykiem, to była taka, że jak odbierał ode mnie ten klip, wiesz, co w jednym momencie, no to wiesz, do mnie takie coś, piąteczka, mordu, zajebisty klip, wszystko spoko, kawałek, zajebiście, wszystko spoko. Wyszedł, no nie, jego znajomi powiedzieli mu, że jednak coś im się to nie podoba i on daje post na Instastory, że studio zawaliło z klipem, zawaliło z tym. I wtedy się takie, wiesz, pierwsza spina zaczęła robić, żeby... Rozumiem, jesteś wiarygodny, przedstawiasz wszystko tak, jak powinno... Naprawdę tak czytać, tylko ciekawi mnie jedno, bo była taka sytuacja, że Kubańczyk miał wywiad, zdaje się, że w radiu. No tak, to, no bo tak, ja załatwiłem ten wywiad, no nie? Nie, ty załatwisz ten wywiad. Bo było tak, że ja, wiesz, to jest legendarne radio Woodu, no nie? To jest radio rapowe, że tak powiem. Ja tam pierwszy raz byłem w 2008 roku, no nie? Na tej zasadzie. I było tak, że dziewczyny z tego radio Woodu, jak zaczęła się ta afera, dzwoniły, no nie? Żebym przyjechał na audycję. Ja tam pojechałem, powiedziałem wszystko normalnie, było jak było i w ogóle. I zasugerowałem dziewczynom, że z chęcią bym się tutaj z nimi skonfrontował. Na tych face to face, wiesz o co chodzi, bo tam ani Kubańczyk ode mnie nie odbiera wtedy telefonu, wiesz co chodzi, Wawrzyniak wyłączony telefon, jadę do Wawrzyniaka, pukam po drzwi, nie otwiera, wiesz co chodzi, na tej zasadzie. No i dziewczyny, że tak powiem... To też takie trochę stalkowanie, jeżdżenie, pukanie, dzwonienie. To nie jest stalkowanie, bo jeżeli ktoś, moje 3 tygodnie, angażuje się na przykład, że przez 3 tygodnie robię mu płytę. Nie śpię po nocach, wiesz o co chodzi. Robię po 15 godzin, robię najwyższej jakości jak możliwej. A nagle się okazuje, że ktoś podkrada mój pomysł praktycznie na biznes, na moją wytwórnię i robi to z moim wychowankiem, że moich dwóch artystów, że tak powiem, mnie... Rozumiem. Wywaliło z siodła na tej zasadzie, wiesz o co chodzi, a potem, wiesz, jeszcze głupie plotki zaczęli rozsiewać na mieście o mnie, no nie? No nie szukujmy się, ale poszły takie plotki, że wiesz... Ale do tego radia Szczecin. No mów, no. I Kubańczyk miał tam wywiad i kojarzę, że ty zrobiłeś transmisję na Instagramie, no, podczas której powiedziałeś, że czekasz na Kubańczyka, no, i kamerzysty, którzy są w radiu i robią... Tak, bo ja byłem po tym radiu, no. I stałeś po tym radiu. Później na tej samej transmisji powiedziałeś, że najprawdopodobniej Kubańczyk, kamerzysta wyszli jakimś innym wyjściem, tak bo było, się ciebie przestraszyli. Tak było. Ale też na tej transmisji powiedziałeś, że jesteś tam zupełnie sam, ale, i czekasz... Ale ja tam byłem tydzień przed nimi. To nie wiem, ja tam tak, byłem, tak, ale tygodniu, byli po tygodniu. Wracając do tematu, powiedziałeś na tej transmisji, że czekasz tam sam na nich, a nie byłeś sam.
Czyli jak gdyby prowadziłeś... Nie, nie, na początku byłem sam, na tej zasadzie, wiesz co chodzi. A potem dojechał do mnie kolega, bo chciałem, żeby sfilmował nagranie. To nagranie też się pojawi, że to był kolega, który jest poważną osobą, że tak powiem, bo to jest chłopak, który sprawował teraz do Europarlamentu, to nie był żaden zbir. Po prostu poprosiłem kolegę, czy może przyjechać, bo chciałem, żeby mi nagrał filmik spod tego radia Szczecin, bo ja wtedy myślałem, że to kamerzysta jest tym głównym winowajcą, kumasz co chodzi? Rozumiem. I ja go wtedy wyzywałem na Fejmama 5. Ja go poprosiłem, czy może przyjechać, żeby to udokumentować, że jak oni będą do mnie dzwonić z radia, bo tak byśmy mówili, wiesz co chodzi, oni zadzwonią do mnie z radia, na tej zasadzie, żeby on mógł nagrać to, jak ja dzwonię i wyzywam kamerzysta na Fejmama 5. Jest na to filmik, no nie? Na zasadzie udostępnię. No to dobrze. Jak gdyby mamy trochę... I oni tylnym wyjściem wtedy wyszli, co nie? Na tej zasadzie. Oni się zapierają, że te panie im kazały i w ogóle, no nie? Na tej zasadzie. Wiesz, to, że Wawrzyniak poszedł tylnym wyjściem, no to dziwne, ale że Kubaniek jako mój... Ja traktowałem gościa jako młodszego brata, wiesz, co chodzi na tej zasadzie, ale że on chociaż nie wyszedł ze mną pogadać i w ogóle, no nie? Dlatego wiesz, no taka jest prawda, co nie? Bardzo tu ci mało mówisz nazwisko Wawrzyniak. Sugerujesz, że kamerzysta, który ukrywa się pod workiem, to jest pan Wawrzyniak? Słuchaj, ja ci... Dla mnie to jest prosta sprawa. Dla mnie nigdy nie przyjechał ten gościu, który nawija w kawałkach kamerzysty. I ten gościu, z którym ja współpracowałem, to nigdy nie przyjechał do mnie żadnym worku na głowie. Jak ja z nim zaczynałem współpracować, to mówiliśmy sobie jasno. Mordko, musisz potrenować teraz trochę jeszcze. Musisz na pewno potrenować tak, żebyś mógł nawijać normalnie, wiesz, na koncertach, wiesz, co chodzi. To może potrwać 2-3 miesiące, nawet do pół roku, wiesz, co chodzi. Na tej zasadzie i nigdy do mnie nie przyjechał w worku, tylko przyjechał do mnie Łukasz Wawrzyniak, tak? Ja robiłem muzykę z Łukaszem Wawrzyniakiem, a nie z żadnym kamerzystą, bo wiesz, bo był taki temat, że jak ja cię wprowadzam na poważnie do branży, tak jak Kubańczyka chciałem wprowadzić na poważnie, wiesz co chodzi? Jak zaczynaliśmy współpracować, co nie? No przecież ja byłem jeszcze chwilę wcześniej mówiony z Kubańczykiem, że z nim też robię płytę. Nawet jak wypuszczaliśmy zapowiedź o teledysku Spowiedź, tam już była moja muzyka, no nie? Ale po tej akcji na Instastories on na mnie nagadał, że niby mu studio zjebało kwit, no nie wiesz co chodzi? No to zerwałem, nie dałem mu bitu do Spowiedzi, że tak powiem, no nie? Na tej zasadzie. I do mnie przyjeżdżał Łukasz Wawrzyniak. Do mnie nie przyjeżdżał żaden kamerzysta. I wiesz, robiliśmy kawałek, na przykład, nie wiem, pierwszy kawałek, jaki robiliśmy, to była Piękna i Bestia. 3 tygodnie się urwał z nimi kontakt, a potem wiesz, a potem gościu w worku śpiewa ten kawałek. No to może być. Rozumiem. No. Czyli ta ścina sugeruje, że to jest Łukasz Wawrzyniak. Okay, ja w zeszłym tygodniu widziałem się z Łukaszem pod jego chatą. Złożyłem mu ostatnią wizytę i powiedziałem mu, że jeżeli chce zakończyć nasz konflikt, to ma po prostu nagrać samą prawdę, jak to było od początku, co nie? Że to ja go po prostu odkryłem jako rapera, że się zawsze zachowałem wobec niego spoko, bo się nigdy wobec niego źle nie zachowałem. Nigdy dosłownie, zawsze byłem wobec niego w porządku, wiesz co chodzi? Niech nagrał po prostu prawdę, wiesz co chodzi, w tej powie, ale był zawsze wobec mnie spoko, a na tej zasadzie spotkałem Kubańczyka na tej zasadzie i zacieszył. I co na to powiedział? Powiedział, że pomyśli, przede wszystkim mam to nagrane, no nie? Powiedział, że pomyśli o tym, że to zrobi i że zadzwoni do mnie wieczorem. Nie zadzwoni do mnie wieczorem, wiesz co chodzi na tej zasadzie. Na drugi dzień też do mnie nie zadzwonił i po prostu tak się zależy zadzwoniło. Ci na tym, dlatego, że twój wizerunek bardzo mocno jest bardzo mocno hejtowany z tego względu, że jakby nie ukrywając, kamerzysta ma bardzo dużo tak. Widzów. No słuchaj, ja przez 13 lat w branży, no nie wiesz, ja i moja rodzina i moi znajomi, no nie? Jak ja robiłem gdzieś muzykę, zawsze były pozytywne komentarze typu o Elpro, jak daje bit, to jest zajebisty kawałek, wiesz. Nie chodzi mi o to, że jest przeproszeniem, tylko że wiesz, jak ja sobie na pewną renomę jako producent, jeśli chodzi o jakość bitów i w ogóle o wyświetlenia, bo robiłem dużo kawałków, które mają milionowe wyświetlenia, nie wiem, no, ostatni kawałek nawet, który zrobiłem, który ma milionowe wyświetlenia, to ma 20 baniek, no nie, na tej zasadzie, jeśli tak pomóż mi wstać, no nie? I ja po tym kawałku zrozumiałem, że nigdy moja rola jako producenta nie wyjdzie po prostu dalej, bo ja będę robił na tych raperów, wiesz co chodzi, a oni zawsze będą na tym kosić, a potem się do mnie nie odzywać, wiesz co chodzi. To nie chodzi o to, że ja też chciałem na tym zarobić, tylko jakiś szacunek, a nie, że gościu przez 2 miesiące ma ze mną kontakt, a potem go nie ma, jak już dostał ode mnie kozacki kawałek. A nie uważasz, żeby wprowadzenie umowy z artystą by rozwiązało ten problem? No to słuchaj, no to ja ci powiem takie coś. Zanim kliknąłem pierwszy raz rekord, no nie, jak przyjechał do mnie Łukasz, no nie, to on powiedział tak, Łukasz, tylko proszę cię, nie oszukaj mnie, bo wiedziałem, że robi przebawy na tym. I on powiedział, ja z tobą podpiszę każdą umowę z tobą podpiszę i w ogóle, co nie, na tej zasadzie. No i widzisz, no nie podpisaliśmy, a z Kubańczykiem nie podpisałem żadnej umowy, no bo, no kurde, no gościa traktowałem jak młodszego brata, no wiesz o co chodzi, no... No stary, no po prostu potrafił do mnie przyjechać pod chatę, wiesz, opowiadać o takich mocno bardzo prywatnych sprawach, które nie chciałby pewnie, żeby na konferencji wyciekły, wiesz, o co chodzi na tej zasadzie, do Fame MMA, na tej zasadzie, wiesz, traktowałem go jak młodszego brata, na tej zasadzie to ja nie czułem w ogóle potrzeby, żeby mieć z nim umowy, kumarze, co chodzi, no to jest dla, wiesz, ja chciałem prowadzić tę wytwórnię w takim klimacie rodzinnym, że wiesz, wzajemnie sobie ufam, a nie wbijamy noże w plecy, no nie, i taka jest po prostu prawda, no, wiesz. Rozumiem. Już to teraz już będę umowy podpisywał. Teraz już będę. To by rozwiązało problem. No, teraz już będę. Fame MMA, z tego to walczysz. Walczę. Kiedy walczysz? Wiesz co, nie chcę powiedzieć konkretnej daty, bo to jeszcze włodarze nie ogłosili i gdzie, co nie, wszystko. Rozumiem, wiem. Czyli najprawdopodobniej nie będziesz... będę walczył na 100%. Byłem wczoraj walczysz? Z Kubańczykiem. Byłem wczoraj w Poznaniu, spotkałem się z Wojtkiem Golą i jeszcze jednym ze współwłaścicieli Fame MMA. Dogadaliśmy się już odnośnie warunków, co i jak.
No i podpisujemy kontrakt i będzie ta walka na 100%, nie? Ile masz czasu mniej więcej? 3 miesiące dokładnie od dzisiaj. 3 miesiące. Jak z tym się czujesz i jak to widzisz? Bo z tego co wiemy, to Kubańczyk jest dobrym zawodnikiem, dość mocnym. Pokonał Bogzela, który jak gdyby wygrał też z Guzikiem na poprzedniej walce. No. Nie ukrywamy też, że Kubańczyk ma zaplecze sportowe. No ma zaplecze sportowe. I no, nie ukrywajmy też, że różnica wagowa jest dość duża. Znaczy różnica wagowa? Ja będę ważył mniej niż Kubańczyk prawdopodobnie w tej walce, albo będę ważył tyle co on, czyli 90 kg. No kurczę, że tak powiem sportowe, no bo jak kręciliśmy klip do spowiedzi, to sam mówi, że ma 10 walk w K1 na tej zasadzie. No to jest pewnie o czym Bogdan pewnie nie wiedział, no ale pal licho, wiesz co chodzi. No, rozumiem, no to teraz to jeżeli masz 3 miesiące i chciałbyś go pokonać, jak to widzisz, bo... Słuchaj stary, ja ci powiem jak ja to widzę, tak? Dokładnie dzień przed naszą solówką, nie wiem, który zacząłem widzieć w internecie, co wrzucił widziałem, film, ale nie polecam. No ja też nie polecam, ale wiesz co chodzi. To jest bardzo zaniżenie wartości własnej osoby i też to są już pokój patologiczny. Dokładnie i chodzi po prostu o to, że ja się spotkałem w końcu sam na sam z Łukaszem i wyszło, że to tak naprawdę Kubańczyk między nami grubo namieszał, bo nasiał na mnie, nagadał na mnie po prostu głupot, no nie, wiesz co chodzi. Ja z tym gościem, on był tydzień przed walką na FMMA i wyszedłem z nim po prostu. No wiedziałem, że przegram, no nie, na tej zasadzie, ale jak on mi rzuca wyzwanie, no to wychodzę, tak, na tej zasadzie. I wiesz, a tutaj w tej kwestii... i dostałem ostro i powiem ci, nie może być gorzej niż wtedy było, tak? I wiesz, i nie oszukuj, że wiesz, on mi napisał SMS-a po tym wszystkim, że o szacunek za to, że tak się powinno załatwiać sprawy w rawie, mogę ci tego SMS-a pokazać, a 3 minuty później na Instastory mówił, no, że rozwaliłem El Pro i w ogóle w błocie był uwalony i do wesela się zagoi, że wiesz, totalnie zakłamany przekaz, wiesz o co chodzi. No i co, i potem było takie coś, że miał problem, wiesz, z policją, no nie, na tej zasadzie, bo mu anonimowe donosy zaczęli ludzie składać, no to też mu z tym pomogłem, żeby nie miał problemów, bo jestem raperem i nie ma żadnego donoszenia na policję i w ogóle żadnych tego, dlatego z tym też pomogłem. Gadamy przez telefon, wiesz co chodzi, on tak, szacunek mam i w ogóle, a przychodzi konferencja do firmy MMA, no nie, na tej zasadzie, a ktoś mu zadaje pytanie o mnie, on mówi, o, tutaj go mocno rozwaliłem, łokcie wchodziły w parterze, tam zrobię mu dziecko, wiesz co chodzi, takie bzdury, i że jak chce, to możemy zobaczyć w oktagonie. Ma tą walkę z Bogzdenem, wiesz co chodzi, który nie wiedział, że on ma mocniejsze zaplecze, jeśli chodzi o treningi, i on po walce mówi, no jak El Pro chce zobaczyć, to możemy zawalczyć. No to wiesz, okay, to jak jakbym nie przyjął wyzwania, to bym powiedział, że brzydko mówiąc obstrzymać. A kiedy rozpocząłeś trenować, przygotować się do walki MMA? Ostrzej 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu zrzuciłeś? No zrzuciłem ponad 5 kg już, ale już takie rozruchy, że tak powiem, no to już zacząłem praktycznie miesiąc temu, co nie? Trenujesz sam indywidualnie, czy masz może personalnego trenera? Teraz robiłem tak zwaną bazę trenową, zwiększałem sobie kondycję, dużo biegania i w ogóle, a w 3 tygodniu wylatuję do Stanów, co nie? Głównie porobić też trochę sprawy z muzyką, co nie? Ale przy okazji... do Stanów biznesowo? Porobić muzykę, ale przy okazji też potrenować w innym miejscu. Takie specjalne zlecenie, czy... Nie. Jadę po prostu w pewne miejsce, gdzie jest jedno takie studio, z którym chcę współpracować. Na tej zasadzie i też tam jest taki dobry klub sportowy, z którym chcę trochę potrenować. A potem wracam w okolicach 20 sierpnia i już w Stargardzie Mieliśmy mały problem, że... Trochę się zwęziło to szeroko. Tak, trochę mamy zerwane łącze. Mamy zapasowy internet, nawet 2, więc poradzimy sobie z tym. Przepraszamy oczywiście za zerwanie, dziękuję za informację, dziękuję za moderację, która czuwa nad tym i dziękujemy też operatorowi Dzitkowi. Wracając do tematu, trenujesz, będziesz trenował w Stanach, będziesz tam robił też muzykę, tworzył. No i wracając też do tego, co rozpocząłem, ile chcesz ważyć przed samą walką i... 85 kg. 85 kg. No, teraz mam poniżej 110, co nie? Poniżej 110. No, także jeszcze muszę tak... Szczerze mówiąc, tak może jeszcze ponad 20 kg zrzucić, co nie? No, ma to 3 miesiące, no nie? No dobrze, to ja tobie życzę powodzenia. Mam nadzieję, że będę, wiesz, że będę chudszy, już trochę łapa poszła, wiesz, co chodzi na tej zasadzie. Już trochę tam chudnę, no ale... Powiem ci, że nawet jak mam przegrać, bo nie oszukujmy się, wiesz... Patrzymy sobie w oczy i oboje wiem, jak to może wyglądać. To postaram się po prostu wyglądać jak najlepiej, mieć jak najlepszą formę. Jadę tam z charakterem, co nie? Bo tak naprawdę idę tam, że tak powiem, ratować swój honor, który mi depczą od pół roku. I moje imię, które było dobre, a teraz jest zszargane totalnie. Przygotuję się jak najlepiej i jestem dogadany z Kubańczykiem, że ze względu na to, że przyjąłem wyzwanie na piątkę, bo mieliśmy na 6 walczyć. Ale on jakieś ma plany wobec 6 i powiedział, że jak masz jaja, to piątkę, co nie? A, czyli rozumiem, czyli... Czyli dogadaliśmy się, że będzie, że jeżeli... Ale gdybyś miał 6, to byś miał większe pole manewru, no, mógłby się bardziej przygotować. 3,5 miesiąca więcej i przyjmę wyzwanie na piątkę, ale pod warunkiem po prostu, że jeżeli przegram, przez to, że mam mniej czasu na przygotowanie i w ogóle, ale wyjdzie rewanż na filmce, co nie? Na tej zasadzie. A jeszcze jedno wam też powiem bonusowo, że z kamerzystą jestem dogadany, że jak zejdę do jego wagi, to na 8 walczymy. I prawdę
mówię, na tym bym chciał swój udział w Fame MMA chyba zakończyć. Ja mam do rozliczenia tak naprawdę tylko ich, no nie? Że tak powiem, kamerzystę i ochroniarza. I po prostu chcę z nimi wyjść, zawalczyć po męsku, po prostu to rozwiązać, bo mistrza Gali naprawdę napsuli nerwów mi okrutnie przez ostatnie pół roku. I dla mnie spoko. Piątka Kubańczyk, no nie, na tej zdecydowanie rewanż na siódemce, na ósemce Łukasz i jedziemy grubo, Sonia. I dla mnie to jest, ja się chcę koncentrować na muzyce. Ja nie jestem żadnym, że tak powiem, świrem internetowym ani nic. Ja po prostu jestem producentem od zawsze, jestem raperem i ja chcę robić tylko muzykę, ale przepraszam, jeżeli ludzie, którzy mają ogromną widownię, wcisną po mnie jak po śmieciu zawsze, proszę, nie wiesz co chodzi, no to nie mogę. Musisz też zwrócić uwagę na to, że widownia, kamerzysty i Kubańczyka to są w większości osoby, które nie są pełnoletnie i też jest tam wiele młodszych osób. Nie widzą jakie są realia, no. Albo może nie analizują dwóch stron, tylko słuchają tylko jednej. No tak, dlatego, że jeżeli mają swojego fana, to są zawsze za nim, bo ty też masz swoje grono. No teraz powiększa mi się to bardzo grono. Team L Pro. Dokładnie. I zauważyłem, że coraz więcej osób jest zainteresowanych. I prawda jest taka, że po prostu, że ja jest, bardzo się cieszę z każdej nowej osoby, która dochodzi, bo to są właśnie osoby, które analizują. One kumają o co chodzi i widzą o co chodzi. I ja z wieloma właśnie osobami rozmawiałem na Instagramie, przecież ja naprawdę bardzo dużo, mam bardzo mocny kontakt z widownią. Naprawdę, nie wiem, czy ktoś ma w Polsce tak duży kontakt, po prostu byłem po 3-4 godziny, 5 godzin siedzę, ale chodzi mi o bezpośredni, nie taki, że live czy coś, tylko że piszę, wiesz, ludzie z teamem prowadzą do mnie telefon osobisty, masz coś. Ja mam po 100 telefonów dziennie na przykład, wiesz co chodzi, od takich osób na przykład, wiesz co chodzi, na przykład, nie wiem. A tu jeszcze mamy jedną osobę, bo Księcimir oficjal, a teraz 5, 2, 3, 5, no. Elita no. Też ma ogromny kontakt ze swoimi widzami, to bezpośredni, telefoniczny, także... To zajebiście, co nie, bo po prostu nie wiedziałem o tym, ale po prostu, wiesz, ja mówię to, co oni mi mówią, tak, że wiesz, z nikim praktycznie nie ma takiego kontaktu jak ja, więcej powtarzam ich słowa, no nie, kumasz. Szczerze mówiąc, osoby, które też są w tym team kamerzysta tak zwanym, to jak już do mnie zagadają, pogadają ze mną chwilę, wiesz co, normalnie, ja nikim nie manipuluję, nic nie kłamię, przedstawiam tylko fakty, na które są potwierdzenia, to się okazuje, że to nie są tak naprawdę też aż tak bardzo ślepo idące osoby za nimi. Po prostu oni idą w ten taki cuk, wiesz co chodzi, że on ma więcej followersów, to cię zniszczy na tej zasadzie. Ale jak pogadają ze mną, wejdą mi na live'a, wiesz co chodzi, na tej zasadzie, to powoli, coraz mi się bardziej zwiększa grono. I szczerze mówiąc, ja wolę mieć to Team L Pro, który ma teraz prawie 10, nie wiem, może 10 tysięcy, nie licząc tamtych osób, które po prostu obserwują, by obserwować, ale takich mord, które naprawdę są kumate, wiesz co chodzi, wiedzą o co chodzi, niż jakbym miał ją takich, którzy źle pojdą, bo bym powiedział, że o tamtym gościu jest B i oni na niego cisną, co nie? Ja szczerze mówiąc, wolę takie podejście. Jakiś tam etap tego naszego wywiadu zakończyliśmy. Tomek Olejnik. Z tego, co wszyscy wiedzą, to wykonałeś dla niego Indisa razem z nim, a on tego Disa wykonał na Kubańczyka, z tego co kojarzę. Na Kubańczyka i kamerzystę. I kamerzystę. No tak. Miał pewnie do tego powody i no zdało się też, że pojawiło się tam film w sieci. Miał powody, bo liczył na to, że subskrypcji dużo mu potem przyjdzie. Pojawił się tam film w sieci i po jakimś czasie pojawiła się też informacja na Instagramie Tomka Olejnika, gdzie Tomek Olejnik dogaduje się z Kubańczykiem, wyjaśnili sobie jakieś stapleczy, które mieli sobie nie tak, a ty jednak zostałeś z tym wszystkim taki pustelnik, dlatego że Diz został skasowany, Tomek Olejnik pogodził się z Kubańczykiem, a ty wciąż na tej pozycji, że tak powiem, bo ja jestem prawdziwie najgorszej. Ja jestem prawdziwy, nie robię z nikim interesów, nienawidzę kumoterstwa, dogadywanki i w ogóle. Bo jak była premiera Dizu, to ja dosłownie, było premiera Dizu o 16.30, a ja 15 minut wcześniej miałem solówkę z Kubańczykiem. I wreszcie, ja skończyłem solówkę z Kubańczykiem, byłem tam z moim człowiekiem TKM-iem, wyszliśmy stamtąd i już grupka chłopaków czekała tam z Olejnikiem, bo chcieli po prostu iść sobie na bekę tam posłuchać tego Disu pod jego chatę. A wiesz, tam ci po tej solówce byli tacy wielcy spięci, wiesz co chodzi, zaczęli tam szczekać do nich, gdzie faktycznie już Olejnik poszedł z ekipką po prostu, żeby wiesz, ja nie poszedłem z nimi, żeby nie było, że z ekipą wracam po solówce przegrany, wiesz co chodzi, na tej zasadzie. No i kumasz, no i było takie coś po prostu. Oczywiście dodamy jeszcze, że nie promujemy solówek jakichś indywidualnych i walania się po pyskach. No. Lepiej to zrobić w ringu, w normalnych warunkach, bo jeżeli coś by się stało komukolwiek, to później moglibyście mieć poważne problemy zdrowotne, jak nie jest prawem. Dokładnie, to jest wasza sprawa, czy przyjmujecie wyzwanie po prostu na tej zasadzie, no nie? Ale niektórzy nie powinni tego kręcić. No i wiesz, i chodzi po prostu o to, że L Pro na tej zasadzie, że spoko robiliśmy Dizon, przecież widziałeś, to klip przyłożyć, to było dużo pracy na tym w ogóle. No ale widzisz, no na drugi, popisał sobie w nocy z Kubańczykiem i na drugi dzień po prostu poszedł, dogadali się i jest prosta sprawa, nagrywają z powrotem filmy, Olejnik będzie na filmie. Rozumiem, ale teraz ty masz z Tomkiem Olejnikiem jakieś niedobre relacje, czy jesteś na jakiejś... Jestem bardziej rozczarowany jego postawą, w sensie takim, bo jeżeli by do mnie, na przykład, bo powiem ci tak, chwilę przed tym jak usunął Disa, co nie, pisaliśmy, to nie, na telefonie i on do mnie, ale zajebiście.
się, mamy siódme miejsce na czasie, 250 tysięcy wyświetleń i w ogóle, no nie? I wiesz, i ja takie coś, ja mówię, dobra mordo, i mówi, że idzie do nich pogadać. Mówię, dobra mordo, tylko nie zdejmij tego disu. Oni, nie, nie, nie zdejmy, nie zdejmy, wiesz co chodzi. I on chociaż siedząc w studio z nimi powiedział, ty Mateusz, kurde, bo tutaj chłopacy mi zaproponowali ty i to zdjąłem tego disa. I wiesz, ale to, też Tomek Kolejnik tam gdzieś na Instagramie wyjaśniał kwestię tej solówki, wyjaśniał parę rzeczy i tam gdzieś nawet powiedział do Kubańczyka, że nie chce czegoś wyciągać brudów jakiś, no. Ale że może i no to fakt jest, to też że... jakiś był sygnał do tego, żeby... No słuchajcie, powiem wam takie coś, no to jakie brudy ma Olejnik na nich, no to no, ma większe brudy niż ja, no nie na tej zasadzie, więc to było w interesie ich też, żeby się z nim dogadać. No i prosta sprawa, chodzi mi po prostu o formę załatwienia tego, bo ja faktycznie nie wiem, czy widziałeś u Amadeusza. Ja byłem taki, że wtedy jak Olejnik odszedł od nich, czy oni go wyrzucili, to ja byłem taki, że wiesz, że ja po prostu nie to, że się podczepiałem pod ziomków, tylko ja po prostu jestem taki, że wiesz, ja pomogę komuś jak mogę i w ogóle wiesz co, na tej zasadzie. I wiesz, mówię, Olejnik spoko, ale jak przyrzucę do czego, to Olejnik ty telefonu nie odbiera, wiesz co, wystarczyło, żeby zadzwonił tam oni ze studia, ty, sorry mordo, że ci czas marnowałem, tydzień mi składałeś klip, męczyłeś się, wiesz co chodzi, na tej zasadzie jeździłeś i to praktycznie za minimalne grosze, może to za parę stóp zrobiłem, coś co jest zapowarte parę tysięcy, wiesz co chodzi, na tej zasadzie, ty, i on by po prostu zadzwonił normalnie do mnie i powiedział, mordo, sorry, ale wrzucam, bo mi się bardziej kalkuluje teraz z nimi z powrotem robić, wiesz co chodzi. Rozumiem. No, a on po prostu zniknął, zniknął tak jak w Wawrzyniach. No, rozumiem, nie? Ale... No nie wiem, ciężko mi to określić z tego punktu widzenia, dlatego że nie wiem, nie was znam szczegółów. No przyjdzie tutaj to zagadać. Ale jeszcze wracając do Tomka Olejnika. Zawiodłem się po prostu na to. Czyli na tą chwilę z Tomkiem Olejnikiem nie rozmawiasz, tak? No nie rozmawiam, bo nie ma jak z nim rozmawiać. No, rozumiem, z Tomkiem Olejnikiem nie rozmawiasz. Nie odbiera też telefon. Wiem, że nagrałeś, działałeś w Amadeuszu Ferrari z jakimś disem, czy to... Przyjechał do mnie Amadeusz nagrywać disem, no nie? Na tej zasadzie na... Bo powstał dis najprawdopodobniej do Adriana Polaka. No tak, no. I wy nagraliście część tego disu, w którym zostało zmieniony refren. No, no. A potem dograł Amadeusz, zdaje się, drugą zwrotkę w hotelu. W chacie u siebie, no. No czy tam w chacie, dlatego miał gorszą jakość. No. Ale generalnie beat i to wszystko ty składałeś... Beatu ja nie robiłem, to był beat 6ix9ine, no nie, na tej zasadzie. Mhm. Ale nagrywał był u mnie to Amadeusz, no i wiesz, no i tam po prostu miksowałem, składałem, układałem, bo to wszystko było też tak... Czy jesteś autorem tego instrumentala złożonego z dźwiękiem, tak? Znaczy nie jestem... Chodzi o połączenie. Inaczej, żeby mówić profesjonalnie, ja nagrywałem ten disk, robiłem mix i mastering, no nie na tej zasadzie. Mix, czyli realizowałem, robiłem mix i mastering, no nie na tej zasadzie, no, no i to wszystko. Adrian Polak też wydał kontrowersyjny disk na Amadeusza, nie ukrywajmy, i jego disk pod względem tego masteringu i mixu w wielu opiniach, nawet muzycznych, że ludzie twierdzą, że jest lepszy. Dlaczego? No. Ja nie słuchałem tego jego listy. Nie słuchałeś? Słuchałem, słuchałem. Widziałem go tylko na telefonie, to sprawdzałem, wiesz co, i na tej zasadzie. Ale to zależy w której formie, o którym momencie mówiliście, bo tak, chcę powiedzieć takie coś, jeżeli ja bym był producentem tego listu, no nie oszukujmy się, producentem, że robiłbym muzykę, to masz co chodzi, i cały byłby nagrany u mnie, no nie, to by była inna bajka. A ten list Amadeusza to było takie coś, wpadł do mnie tam na chwilę z chłopakami, z tym królem Maciusiem też chyba był, co dzisiaj będzie udzielił, wiesz co chodzi. Nagrał coś tam troszeczkę, nagrał, wiesz co, na tej zasadzie do bitu z YouTube'a, masz co chodzi. Potem ja jechałem do niego na live'a, to przy mikrofonie, tak jak tutaj siedzimy sobie, po prostu ponagrywał coś tam. A ja pojechałem do domu i rzeźbiłem z tego po prostu. To nie było tak, że, rozumiem, to nie było tak, że ja siedziałem i rzeźbiłem, to nie wiadomo ile. To nie chodzi czyli o to, że... nie poświęciłeś, nie mogłeś poświęcić, jest, było to... Ja to robiłem po prostu, wiesz, słuchaj, ja ten disc po prostu robiłem, ten disc był robiony na szybkości, wiesz co, na tej zasadzie. Czy a w Amadeuszu zauważyłeś jakiś talent, czy ma możliwości wokalne? Szczerze powiem ci, że lepiej na pewno 10 razy niż Olejnik, co nie? Bo przynajmniej w rytm nawijał dobrze, wiesz co chodzi, na tej zasadzie i... No i tak głos nawet bardziej pasujący. A Mateusz Ferrari wspomniał na jakiś ze swoich streamów na YouTubie, że jego marzeniem jest, żeby zostać raperem. Aha, jest to realne marzenie? Znaczy, no, a Mateusz do mnie dzwoni, że on coś tam chce nagrywać, wiesz co chodzi, na tej zasadzie, no nie? I w ogóle, no i dla mnie to jest prosta sprawa, no nie? Wiesz co chodzi, że jak coś tam będzie chciał nagrywać, to spoko. Mam nadzieję, że tylko będą pewne kwestie oczyszczone, wiesz, które poruszył tam dzisiaj, wiesz, Polak, no nie? Bo jednak ja się wywodzę z branży rapowej. I na przykład bardzo lubię Amadeusza. Czy jednak słuchałeś tego dissa Polaka? Znaczy nie, chłopacy mi mówili o czym tam nawija. Co, ja zobaczyłem klip, no nie? Rozumiem. Ale wiesz, jak gość od samego początku tam nawija, wiesz co chodzi, coś tam napisała, wiesz co chodzi. A ja muszę, jestem taką osobą, która musi widzieć białko. Masz co chodzi? Bo sobota na przykład raper zajebisty ze Szczecina ma taki jeden na swojej płycie kawałek 10 przykazań, że jak nie masz białka, to na nikogo nie gadaj, no nie? Na tej zasadzie. Ja nie wiem, nie widziałem. Na razie nasze relacje są takie po prostu, że Amadeusz w momencie, kiedy się zaczynał ze mną diss, czyli ten beef, no nie kamerzysty, Tomek Olejnik mnie zaprosił na live'a do niego, Amadeusz właśnie nie znał, to wiesz,
czyli pewnie gości na tym live'ie. Ja tam nie wchodzę i nie pytam się nikogo, kto kim jest. Polubiłem bardzo Amadeusz, sympatyczna mordka, wiesz co chodzi? I po prostu w momencie, kiedy Amadeusz do mnie zadzwoni, że chciałby coś nagrać na tej zasadzie, no to po prostu przyjechała, że to była taka szybka akcja. I tyle. Jeżeli bym miał czas, to tyle co na Olejnika, no to była inna bajka, no bo rozumiem. U Olejnika jest i mój beat, jest mój mix, master. Poprosimy czat, jeśli osoby są zainteresowane zadać pytanie Mateuszowi, to jak najbardziej, proszę bardzo, to jest ten moment. A ja się jeszcze ciebie spytam, czy obecnie współpracujesz z kimś, jakąś płytę robisz komuś, czy tylko skupiłeś swoją całą energię i siłę na treningach do Fame MMA i do robienia swojej płyty, czy teraz, jednak... Teraz jestem skupiony praktycznie na tym, żeby wysłać ludziom płyty, które ja zrobiłem swoją, weryfikacja na tej zasadzie, i żeby wylecieć do Stanów, i już zacząłem pisać drugą płytę rapową, ja współpracuję tylko że tak powiem, z osobami ode mnie, no nie? Na tej zasadzie, które będą... Czyli... Nie współpracuję teraz z żadnymi raperami, oprócz takich właśnie, którzy są przy mnie, jeśli chodzi o tą sytuację. Że tak powiem, z tymi, którzy się nie odwrócili ode mnie w momencie, kiedy zaczęła się na mnie taka chora nagonka. Tutaj mam takie pytanie od Mai Kozien. O co chodzi w disie z tymi tabletkami? Ale tu chodzi o dis Wawrzyniaka, no na tego, na kamerzystę, tak? No to słuchaj, powiem ci tak, Mai. Ja mógłbym ci powiedzieć, jakbyś do mnie zadzwonił, to bym ci powiedział, no nie? Ale nie powiem tego na live, bo, że tak powiem, to jest sprawa kamerzysty, co bierze. Ale z kolei, to był diss Olejnika. Jak Olejnik się tu pojawi, to zadaj mu to pytanie. Jeśli powie, jakie tabletki bierze, tam, co nie? No i tyle. Tycu, kiedy będą płyty? No płyty będą wysyłane w poniedziałek, co nie? W tej zasadzie. W poniedziałek tycu, płyty... pozdro mordę w ogóle. Pozdro. W poniedziałek będą płyty wysyłane. Tycu kupił preorder, no nie? Czyli ja w poniedziałek też dostanę płytę. Dostaniesz we wtorek. Także dostanę. Chyba, że przyjdziesz z Gorzowa do mnie. A ty w zasadzie. Okej, dobrze. To ty z Gorzowa jesteś w ogóle, tak? Tak, jestem z Gorzowa. Witam publikę z Gorzowa. Tak, będzie na płycie będzie oczywiście, że tak powiem, TKM. Będzie wokalistka, z którą współpracuję. Jeszcze nie powiem ksywy, bo to jest nowa postać u mnie w wytwórni. Będzie jeszcze jeden raper, z którym współpracuje Mizu, będzie raper TZW, będzie jeszcze taki jeden raper Fryderyk, że tak powiem, są nowe postaci totalne. W sensie to nie jest tak, ja jedyna ksywka jaka jest znana, która będzie bardziej u mnie, to jest właśnie TKM i Sobota. A słyszałeś o takim artyście jak Maestro Official? To jest ten chłopak od ciebie z tych, z intra. No, na intro tak? jest użyty jego dźwięk. No to usłyszałem go o nim od ciebie, co nie? No fajny głos ma. Taki old school. No old school, to jest taki właśnie taki typowy, wiesz, właśnie ja zaczynałem robić muzykę, wiesz co chodzi, i coś tam rapować, właśnie w tym, wiesz, freestyle'ować raczej, co nie wiesz co chodzi, na tej zasadzie, właśnie w takich czasach, to były 2005-2006, tam był właśnie taki klimat takiego czegoś, taki old school typowy, no nie, w zasadzie, no podoba mi się, no ten kawałek co wrzuciłeś, to mi się podoba, co nie. Czy pogodzisz się z chłopakami? Pewnie chodzi tutaj o Kubaczyka, kamerzystę i... Jeżeli usiądą ładnie, tak jak myśleliśmy teraz po prostu z mordeczką moją złotą, winnym, no to po prostu i powiedzą tak. Elpro nie jest ćpunem, nie jest psychicznie chory, nie jest... Bo tam zarzucali ci, zarzucali mi, że jestem ćpunem, psychicznie chory i w ogóle... I po prostu Łukasz ma potwarte otwarcie powiedzieć, że nigdy go źle nie potraktowałem. Jak trzeba było, to schodziłem. Przez ten gościu, wiesz co chodzi, przyjeżdżał do mnie, to schodziłem po niego, wiesz o co chodzi na tej zasadzie. Kulturalnie traktowałem go, za każdym razem odpisywałem, odbierałem telefony. Nic złego nie zrobiłem temu kamerzyście. Jak usiądłem po prostu i tak nagrałem taki filmik, że po prostu ich widownia, no nie, na tej zasadzie, bo oni po prostu wykorzystują zasięgi, no nie, i po prostu mnie dojechali, bo dla nich diss to są same kłamstwa, no nie, oprócz tego, że jestem spóźniarski, no nie, ale dzisiaj przyjechałem Nie, byłeś punktualnie. Dzisiaj byłem punktualnie, no, na tej zasadzie. Byłeś punktualnie i bardzo dziękuję. No, i po prostu ja bym najchętniej bym zrobił takie coś. Jakby nagrali po prostu film i mówią szczerze, co nie, że po prostu to, co oni na mnie mówili, to mówili, powiedzmy, w przypływie emocji i poniosło do dis, ale nie wiedzieli, że aż będą takie tego chore konsekwencje i że nie rzuca się takich oskarżeń, bo potem może ktoś mieć pisane po drzwiach, tak jak ja miałem, co nie? Do człowieku do mnie się schodzili, wiesz, ludzie pod chatę, no nie, no to załóżmy, no ty człowieku, no napis Eldno mi na drzwiach wywalili, wiesz, popisali przez skrzynce pocztowe, wiesz co chodzi, no masakra, no nie? Przez pewien okres to człowieku w ogóle jakaś młodzież mi palcami wytykała w Stargardzie, gdzie ja zawsze szanowany byłem, wiesz co chodzi? Dlatego też nie chodzi o to, żeby się właśnie tak mówię, splendorzyć tym, tylko że wiesz, idę, cześć, piąteczka, siema, z nikim nie mam nic złego, wiesz co chodzi, ale nagle gościu, którego wyciągnąłem z garażu, wiesz co chodzi, i drugi, który w ogóle disco polo chciał robić i zrobiłem z niego rapera, skubali się ze sobą na... Ja rozumiem, to chodzi o to, że oni mają przywrócić, że tak mówię, mojej ksywie. Wiesz, że będzie ciężko, wiesz, że to już poszło i wielu widzów nawet jak usłyszą, że prawa jest może inna, to jednak ten gdzieś tam hejt po niego zostanie. Nie lubimy hejtu, nie polecamy hejtować. Cenimy uwagi, jeżeli uwagi...
Ja po prostu... Są dla nas jakieś tam kierunki, które nam pomaga się rozwijać, ale taki hejt, który ma tylko w zasadzie nas obrazić, jak gdyby jest niepotrzebny, nie wprowadza nic. Najczęściej są to ludzie młodzi, którzy są czymś sfrustrowani i chcą jak gdyby to wyrzucić. No tak, bo na przykład często, nie wiem, jest takie zjawisko w ogóle, że ty, wyobraź sobie, że ktoś mi na przykład na Instagramie nawrzuca okrutnie, tak, żeby no, nie zacytowalibyśmy, ty, ale odpiszę mu głosówkę, nagram, i mówi, ty, odpisałem, on się ma i w ogóle. I po 5 minutach już jest, wiesz, team L-Pro. Rozumiem. Po prostu czasem ludzie się wyżywają, żeby się... L-Pro. Chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? No chciałbym po prostu powiedzieć tyle, że trzymajcie kciuki za mnie na Fame MMA, subujcie przede wszystkim Winnego, bo zrobi zajebiste szoty. Naprawdę, my się w ogóle, chyba w tym samym czasie w ogóle kanały założyliśmy, no nie? Cały czas obserwuję w ogóle ciebie, jak to działa. Znaczy, ja miałem kiedyś inny kanał, też pod tą samą nazwą. Tak? Tylko że został usunięty z YouTube'a z różnych względów. Źle rozpocząłem. No także subujcie właśnie Winnego, rozpowiadajcie kolegom i o co chodzi na tej zasadzie. A jeśli chodzi o was, to nie wierzcie ślepo w tym ludziom, którzy gadają w internecie. Już nie chodzi nawet o moją osobę, bo ja sobie poradzę i z jednym, i z drugim. Po prostu nie wierzcie w to, co jest w internecie, bo czasem jest takie coś, że ktoś za pośrednictwem tego, że ma dostęp do dużej widowni, może komuś innemu zniszczyć reputację, zniszczyć życie i w ogóle i tak było w moim przypadku. I ja po prostu dlatego tak długo trwam w tym, bo ja nie pozwolę sobie, żeby ktoś właśnie robił to o mnie, bo ja 13 lat byłem w branży, nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem, święty nie jestem jak każdy, ale nie robię nikomu krzywdy, że tak powiem. Nikogo nie okradałem, nic. Zawsze robiłem komuś dobrą muzykę, zawsze ludzie mnie szanowali. I nagle dwie osoby, które, że tak powiem, wprowadziłem do branży muzycznej, bo gdyby nie ja, to Kubańczyka byście nie znali. No nie szukujmy się, wiesz co chodzi. Nie może być tak, że dwie osoby, których ja wziąłem pod skrzydła, nagle wbili mi nóż w plecy za nie i jeszcze teraz nie chcą przeprosić. Także, no drodzy Państwo, ja Tobie, Mateusz, serdecznie dziękuję. Dziękuję za przybycie. A was zapraszam na backstage. Poprosimy realizatora Dzitka i dziękuję. Pozdro. Team L-Pro. Łabi ludzie, aby funkcjonować, potrzebują wroga. Nie chcę widzieć nigdy więcej lęków w moich oczach. Nie wystarczy tylko chcieć, trzeba na to zapracować. Nigdy więcej nie daj się uwięzić w czyichś słowach. Nigdy więcej, nigdy więcej.